Dzień dobry, Łukasz 8888. Nie zadałeś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy powie nam coś o Twojej przeszłości, być może nawet poprzednich wcieleniach. To ma wpływ na Twoją teraźniejszość. Rozkład rozpoczynamy od odwróconej karty muzy. Karta miłości, kreatywności, natchnienia, połączenia z duszą. Tutaj rozpoczynamy rozkład od tego, że jest to dla Ciebie odcięte. Pytanie, z jakiego powodu? Popatrz, że pojawia się kontrakt. Kontrakt na karcie róż. Kontrakty mogą być albo miłosne, albo biznesowe, ale jeżeli ta karta stoi za muzą, to jest kontrakt miłosny, zerwany kontrakt miłosny, ponieważ karta jest odwrócona. Więc Twoja dusza w tym rozkładzie pokazuje Tobie, gdzie boli Twoje serce, a tutaj chodzi o miłość. Zerwany kontrakt. Popatrz na kolejną kartę. To jest gra. Gra pomiędzy duszami. Nieczysta bardzo często gra. Pionki upadają. Karta jest odwrócona. Więc Ty zostawiasz tę grę, ponieważ bardzo Tobie nie służy. Karty pokazują, że to Ty zerwałeś ten kontrakt. Że to Ty zostawiłeś nieszczęśliwych, złych ludzi. Ta karta, ostatnia w tym rozdaniu, je wzmacnia, bo ten balon jest na wysokości naszego wzroku, jest blisko ziemi. To oznacza, że sprawa, o którą się pytasz w duchu, ona jest tutaj, na wyciągnięcie ręki. Po przerobieniu tych lekcji, wchodząc już bardziej w teraźniejszość, jesteś jak ten Budda, który szykuje się do oświecenia. Zbiera wiedzę, siłę, energię do tego, by w pewnym momencie wstać i nieść tą prawdę innym. Popatrz, Łukaszu. To jest serce piramidy, główne przesłanie Twojej duszy dla Ciebie. Ten kapitan przez tą lunetę, on patrzy się na tego Buddę, na Twoje przygotowanie do wielkiej misji. Ta karta jest podwójnie wzmocniona. Karta teraźniejsza, bo serce piramidy to jest już taka najbliższa teraźniejszość, pokazuje, że rozpocząłeś jakiś proces w kierunku duchowym i ten proces tutaj kontynuujesz, że tutaj go nie zmieniasz, że Ty cały czas idziesz w tym kierunku. Popatrz na kolejną kartę. Będąc w tym stanie medytacji, szykując się do oświecenia, będąc w drodze do oświecenia, docierasz do Sfinksa, który skrywa Twoje inne ja, skrywa prawdziwego Ciebie, Twoje wszystkie tajemnice i Ty teraz będziesz je odkopywać. To jest bardzo ciężka praca, ale do wykonania w tym życiu. Zanim doświadczysz tego oświecenia i będziesz mógł pracować z innymi, to będziesz musiał zmierzyć się
z innymi częściami ciebie. Ty w tym życiu możesz być bardzo fajny, ale twoje inne aspekty z innych żyć, które odbywają się tu i teraz na różnych częstotliwościach, one wcale fajne być nie muszą, a ty będziesz musiał się z nimi zmierzyć, połączyć je wszystkie w jedność tu i teraz, i to wtedy będzie twoje oświecenie, połączenie wszystkich ja. Kolejna karta opowiadająca o dalszej przyszłości to jest karta róż, czyli znowu bliskich relacji. Karta odwrócona, karta rodziny. Zauważ, że tej rodziny nawet nie widać, kiedy ta karta jest odwrócona. Przestrzeń. Ty w przyszłości będziesz potrzebować przestrzeni, samotności, po to, by pracować i myśleć o duchowości. To życie materialne, rodzinne będzie tobie po prostu w przyszłości przeszkadzać, bo będziesz poznawał takie rzeczy, że nie będziesz miał czasu, możliwości żyć takim normalnym, rodzinnym życiem. Więc przed tobą trudny czas, ale jak już się zakończy, to będziesz go wspominał jako coś pięknego, coś, co dało tobie potężne duchowe możliwości. Idziesz w kierunku przebudzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.